Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt. Witam was w kolejnym odcinku zagrania. Złamałem sobie głowę, nogi, ucho, rękę, cycki, nie wiem. Jeżeli ktoś ogarnia, do czego właśnie było nawiązane to, co przed chwilą powiedziałem, do jakiej osoby, która była na polskim YouTubie mistrzem, ale niestety już jej nie ma, dajcie znać w komentarzach. W każdym razie, dzisiejszy odcinek zaczniemy, myślę, czy są jakieś tutaj plakaty do zerwania w pobliżu, bo w sumie bym sobie to moje notoriety zmniejszył. Przebiegnijmy tam. Jeszcze dwa plakaty są mi potrzebne, żeby to zeszło do minimum. Kiedy sobie moja notoriety, czyli wiecie, poziom poszukiwania mojej osoby zniżę do jak najmniejszego poziomu, wykonam sobie misję główną. Nie będę w tej chwili startował od tego, od czego zacząłem poprzedni odcinek, czyli było to katakumby, ponieważ dzisiaj już, że tak powiem, trochę większe zróżnicowanie chcę wam zrobić, to znaczy nie zamęczać was ciągle katakumbami, czy tam grobowcami, czy jakby tego inaczej nie nazwać. Żeby te filmy były w jakiś sposób różnorodne. No dobra, skakaj, albo właśnie na to Ezio, cokolwiek. Tutaj widzę, muszę trochę pobiegać. W ogóle zajebiście musi... Ludzie sobie idą, a to nagle cień gościa, który sobie łazi po dachu i takie... What? Czekajcie, tutaj był w ogóle ziomeczek. Cześć. Giń. Ta, najlepsze jest to, że dokładnie w momencie, kiedy ostrze w niego uderza, on bardzo szybko mnie wykrywa i umiera. To jest dopiero smutne życie strażnika. Ha, dobra, spoko. Palazzo di Medici. Właśnie tutaj Ezjuch. Zrywajuch. Może, ty, właśnie, może jakiegoś tego. Zsynchronizujmy sobie punkt widokowy. To nie jest taki zły pomysł. Dobra, okej, okay, moje notoriety zeszło do minimum. I ja w takim razie udam się. Słyszałem skrzyneczkę gdzieś obok, ale nie chcę mi się teraz tego szukać nawet. Pamiętam, jak grałem w Assassin's Creed 2, ja w ogóle czasami często odwalało mi coś takiego w grach, kiedy na przykład były jakieś znajdźki. Dwa przykłady, które teraz potrafię wam zacytować. Po pierwsze, to były właśnie te skrzyneczki w Assassin's Creed 2. Po drugie, było tak też w przypadku przeszukiwania planet w Mass Effect 2 w poszukiwaniu surowców. Byłem tak po prostu wciągnięty w to, że w Assassin's Creed 2 znalazłem wszystkie skarby we Florencji, będąc mniej więcej na takim poziomie zaawansowania fabularnego jak w tej chwili. Po prostu znalazłem sobie mapę, gdzie są wszystkie skarby, albo zbierałem hajs i kupowałem mapy w sklepach w grze. Łaziłem, zbierałem wszystkie skarby, jakie były do znalezienia, cisnąłem hajs i dopiero wtedy kontynuowałem fabułę. Zajęło mi to z 3 godziny, ale zebrałem kurwa wszystkie te skarby. Tak samo było z planetami w Assassin's Creed. O, strona kodeksu, po nią też się przejdziemy. Tak samo było w Mass Effect 2. Uwierzcie mi lub nie, ale byłem kiedyś, znaczy byłem, myślę, że trochę mi się odmieniło, takim typem osoby, której jak się zasiedzi, ja jestem strasznym domownikiem, nie wiem, czy to w ogóle dobre słowo, ale lubię siedzieć w domu, lubię przesiadywać w domu, jeżeli czasami się zasiedzę, to straszliwie mi się nie chce wychodzić. I kiedyś to osiągało tak ekstremalne formy, że na właściwie pierwszą osiemnastkę w moim życiu kumpla, który jako pierwszy w klasie tę osiemnastkę miał, byłem gotów na nią nie pójść, żeby zdobywać surowce w Mass Effect 2. Dosłownie siedziałem przed kompem, zebrałem się dopiero w ostatniej chwili, bo stwierdziłem, kurwa, co ja robię ze swoim życiem, będę siedział i skanował, kurwa, planety cały wieczór. Bo oczywiście osiemnastka była ze 3 dni po premierze Mass Effecta 2. A grą tą byłem przerażająco najarany. Oczywiście poszedłem na tą osiemnastkę, wróciłem następnego dnia i grałem sobie i wszystko było w porządku. Jeszcze tam pewnym faktem było to, że... pewnym faktem było to, że tego samego dnia... parę dni przed tym zdarzeniem, jak byłem właśnie na desce na snowboardzie, przetrąciłem sobie nadgarstek. Nie wiem, czy to sobie go przetrąciłem, czy coś innego zrobiłem. Kurwa, tam jest. Chodź. Skręciłem sobie chyba nadgarstek. Nie jestem właściwie pewien, co ja sobie wtedy dokładnie zrobiłem, ale byłem w szpitalu i potem ten nadgarstek miałem zamknięty. Wiecie. Giń, kurwa. Nie lubię cię.
Miałem go zabandażowanego i w opasce uciskowej. To też był pewien argument, nie chciałem tego robić. Jeszcze w ogóle w drodze na busa, na którego się prawie spóźniłem, skręciłem sobie też wtedy kostkę, ale ogólnie bardzo dobrze się bawiłem na tej 18. Pamiętam, że z Huntą przegadaliśmy w chuj czasu, kiedy wiecie, ja nie jestem wielkim fanem tańczenia, bangszenia. Czasami może coś tam okazyjnie, jak wiecie, takie typowe, o YOLO swag, jak mi odwali, to sobie tak mogę poszaleć ewentualnie. Aczkolwiek zwyczajowo się tak raczej preferuje nie bawić. Znaczy nie preferuje bawić, o, tak lepiej sformułować to zdanie. I przegadaliśmy z Huntą o Bleachu, o anime, mandze, Bleach, celutki wieczór praktycznie i przepyszna sałatka kebabowa tam była, kurwa. Muszę jeszcze jej kiedyś spróbować. Właściwie bym mógł sobie zrobić z Zosią. Tak czy siak, zawsze ostatnio sobie z moją dziewczyną wyszukujemy właśnie jakieś ciekawe potrawy, które sobie możemy przyrządzić, jakieś takie, których wcześniej nie jadaliśmy i tak, o, dobra, to dzisiaj robimy to i to. I całkiem ciekawe to wszystko wychodzi. Dobra, odkryłem tą tutaj coś tam. W takim razie teraz zapierdzielam do questa głównego, do questa głównego, bo w sumie to się opierdzielam. Dlatego też, do czego ja w ogóle nawiązywałem do tej osiemnastki? Aha, Mass Effect, zbieractwo, tak więc no, teraz już, że tak powiem, o wiele bardziej ugodnym jestem człowiekiem i nie przedkładam jakichś wyjść czy spotkań towarzyskich nad granie. To było kurde w drugiej liceum, wtedy mi się nigdy nie chciało zebrać. O, kiedy na przykład musiałem iść do szkoły i po szkole od razu się szło na przykład, nie wiem, na piwo w trzeciej klasie. Nie, ja nie mogę, nie byłem pełnoletni, nie chodziliśmy na piwo. Gdziekolwiek, kino, galeria, coś tam, zawsze chętnie szedłem. Aczkolwiek jeżeli musiałem, już wiecie, zasiedziałem się w domu, jeżeli byłem w tym domu i musiałem się zebrać, dopiero wtedy wyjść, potem wrócić. Nawet teraz czasami tak nachodzi, że mi się po prostu nie chce, ale pogadajmy już, przepraszam, z tym ziomkiem. Signori, I saw Francesco lead a battalion around the back of the Palazzo della Signoria. I fear he may be seeking another way in. Go, before it's too late. Do what you can! Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Znajdź Francesco De Pazzi, zabij go. Uuu. Będziemy już zabijać Francesco De Pazzi, powiecie. No dobra, ciśniemy w takim razie. O, przepuść mnie, gnoju. O, skrzyneczka, jak miło. Zawsze trochę hajsu wpadnie. Bardzo miło. Do góry, drabina di volta. Yes. Mogę sobie wynająć w ogóle tych gnoi. Nie wiem w sumie po co, ale nie, pierdolę. Nie będę wydawał zbędnie pieniędzy. Do górens. Ej, spokojnie. Gdzie w ogóle ten Francesco De Pazzi jest w sumie? Obawiam się, że kurwa, to jest ten cały kościół, w którym zwiedzałem wczoraj w postaci grobowca asasyńskiego. Gdzie on na mapie się znajduje? Czy to tutaj? Nie, troszeczkę jeszcze mam do przejścia. O, zaraz obok punktu widokowego. Fajna sprawa w sumie. Jak już mówiłem poprzednio, moje ulubione sformułowanie. Dwie pieczenie na jednym ogniu upieczemy. O, złamana noga jak nic, ale... To nie jest dostatecznie duże utrapienie dla Ezio, żeby on się tym w ogóle przejął, ludzie. Co to dla niego złamać, kurwa, obydwie nogi? Leczy się instantly. To jest po prostu moc. O kurwa, co tu się w ogóle dzieje? Napierdalają się jedni z drugimi, przejaja. Francesco! Hello! Where are you? I will kill you! Umiej paździerz, sukwo! Jezus Maria. Co się dzieje? O! Why aren't you dead? Men! Slaughter him! Turururu, wejdź na Palazzo de Signora! Jak? Kurwa. Czyżbym tam widział ścieżkę, którą będę mógł podążyć? Chyba tak. Wychodzi na to... Tak. Dobra, czekajcie. Zrobimy super sneaky fuckerską akcję. Zobaczymy, jak dużo uda mi się ich tutaj powykańczać, tak żeby mnie nie zauważyli. Chodź! O, przepraszam. Coś... Miałem wrażenie, że coś jebło. Nie widzicie mnie, kurwa. No właśnie, nie ma mnie. Na 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 na. O, chodź. Chodź. Bum. Chodź. Kolekcjonujemy ciała. Oh, fuck my life.
ty, to jest tutaj, gdzie mojego ojca. Do mojego ojca poszedłem, tak. Tutaj go stracili. Nie ma mnie. Cholera. Wszedłem. Nie weszłeś. Weszłem. It's just us now. Maledetto, che diavolo di porti! Spadnie. Dammi lontano! Co się kurwa stało? Tururu, tururu, tutaj będzie sianko. Dokładnie. Dlaczego ten skurwysyn też sianka użył? Chociaż kurwa nie jest asasynem. Dobra, widzicie, bardzo sprytnie uniknąłem walki z tamtymi ziomusiami. Pierdolę was wszystkich, chodź tutaj, Francesco de Pazzi. Dojebałeś mojej rodzinie, ja dojebę teraz ciebie. Chodź tutaj, kurwa. No chodź, chodź. Zaraz cię przegonię. Juch! Now Firenze will judge you for what you've done. It's over. It's all over. Meglio essere felici in questa vita che aspirare a esserlo nella prossima. Requiescat in pace. Ach, epickie requiescat in pace. Libertà! Francesco? O kurwa, to już hardkorowo. My, cichy obrońca ludu i ludności i naszego własnego honoru, spoglądamy z góry na miasto. O, czyżby koniec sekwencji, dokładnie. Widzę, że wszystko dookoła zaczyna się wiksować. Czyżbyśmy mieli zrobić sobie przerwę od Animusa? Tak czy nie? Albo załaduje się kolejna sekwencja we Włoszech. Dalej ciśniemy, jeżeli chodzi o Włochy. Szybko sobie przerwy takiej naturalnej i fabularnej nie zrobimy chyba jeszcze. Coś tak przeczuwam. No dobra, kogo my tutaj mamy? To jest Lorenzo di Medici, Medyceusz. Pogadajmy z nim. When I was 6 years old, I fell into the Arno. I soon found myself drifting down and into darkness. Certain my life was at an end. Instead, I woke to the sound of my mother weeping. At her side stood a stranger, soaking and smiling at me. My mother explained that he had saved me. And so began a long and prosperous relationship between two families. Yours and mine. Oh, spoko sprawa. I am sorry I could not save your father and brothers. You have nothing to apologize for. I believe Jacopo de Pazzi played a part in their deaths. They attack on you as well. I need to find him. That coward fled before we could arrest him. Have you any leads? No. They've hidden themselves well. They? Jacopo was not the only conspirator to escape. If they work with Jacopo, they were surely involved in the plot against my family as well. Give me their names. Antonio Maffei, Archbishop Francesco Salviati, Stefano da Bagnone, and Bernardo Baroncelli. Bene, I will go and see my uncle. He has men stationed in the countryside. Wait, before you go. A codex page. I took it from the files of Francesco de Pazzi, seeing as he clearly no longer needs it. I've always had an interest in things of antiquity, as did your father. It is meaningful to me as well. Then consider it a gift. Che il Signore ci protegga.
Okej, okay. Pazzi spiskowcy, co my tutaj mamy? Jacopo di Pazzi, the money. This guy was the head of the Pazzi family, and he ran their banking business. An associate of Lorenzo de Medici, he had nothing against him personally. So he hired four Templar hitmen to take care of the situation for him. Bernardo di Bandino Baroncelli. Brought up to hate the Medici family for the exile of his cousins, Baroncelli ran the numbers in the Pazzi bank by day and murdered for the Templars at night. It was Baroncelli who delivered the first blow. Stefano de Bagnoni. Known for his cruelty, Bagnoni was trained in Rome as a Templar butcher. It was Bagnoni who stabbed Lorenzo de Medici in the back. Antonio Maffei. Witness to the sacking of Volterra by Florentine mercenaries, Maffei blamed Lorenzo. He joined the Templars to seek revenge. It was Maffei who slashed Lorenzo's neck. Archbishop Francesco Salviati. Convinced he would be the next Archbishop of Florence, Salviati was enraged when Lorenzo stood in his way. But the Templars were there to heal his wounds. It was Salviati who marched their troops into the city. Okej, okay, czyli mamy tutaj w tej chwili rozpisanych wszystkich spiskowców rodziny Pacci. Jak widzicie, przewodzi nimi, jak on to się nazywa, Jacopo de Pazzi, chyba. No w każdym razie jeden z nich wynajął całą resztę, żeby zajęła się rodziną Medyceuszy. Zlecenia zabójstw są teraz dostępne, możesz je znaleźć w pobliżu niektórych gołębników, tak. To są misje poboczne, o których wam kiedyś mówiłem i co się tutaj znajduje. Zobaczmy, co mamy jeszcze w mieście, co można by w tym odcinku w ogóle jeszcze zrobić. Nie będziemy się raczej angażować w kolejną misję, ponieważ już zaczęły się nowe wspomnienia, aczkolwiek zrobimy sobie tak, zrobimy sobie taką małą wycieczkę, to znaczy punkt widokowy, przejdziemy do punktu widokowego, zsynchronizujemy sobie obydwa te punkty, weźmiemy dwie strony kodeksu oraz udamy się do Leonarda. To jest coś, co prędzej czy później trzeba zrobić, żeby wiecie, mieć wizję całej mapy Florencji. Oraz zebrać strony kodeksu, co jest taką trochę oczywistą oczywistością, ponieważ no cóż, po to one w tej grze są, żeby je znajdywać, synchronizować i zanosić do Leonarda w celu ty! Zdekodowania, god damn it. No dobra, trudno. Nawet najlepszym zdarza się upaść. Kurwa, co ja czasami robię ze swoim głosem, nie wiem w ogóle po co, jak, dlaczego. Co to kurwa jest za wielka wieża? Dobra, przeskoczmy sobie tutaj. A, ja już tam byłem. Przecież to jest tutaj, gdzie mojego ojca zabili, nie? Tak mi się wydaje. Znaczy, gdzie mojego ojca przetrzymywali, przepraszam. Oczywiście mam na myśli tutaj ojca Ezio, a nie mojego, nie, mojego ojca prawdziwego nie przetrzymywali we Florencji w więzieniu. W renesansie. A, do góry, Ezio. No dawaj, wskakuj, wiem, że potrafisz, no. Widziałem tam właśnie sianko na dole przeznaczone właśnie do skoku wiary właśnie z tej wieży, najprawdopodobniej. I jebany Francesco de Pazzi był w stanie sobie z tego zeskoczyć. Tutaj kurwa nagle się okazuje, że wszyscy dookoła mają niesamowite umiejętności, teoretycznie kiedyś zarezerwowane dla asasynów. Wszyscy potrafią biegać idealnie po budynkach, tak samo jak żołnierze, którzy nas gonią. Francesco de Pazzi też oczywiście potrafi sobie wykonać skok wiary. Trochę to głupie, chyba że templariusze. Chociaż zresztą w Assassin's Creed 3 widzimy, że templariusze zaadaptowali taktyki asasynów, chociażby patrząc po ukrytym ostrzu, który miał ten... nie, Humphrey, tylko jak on się kurwa nazywał. No, ten, którym gram na samym początku gry. Ojciec Conora. Żeby to nie był taki mały spoiler dla was czasem. Mam nadzieję, że nie przespoilerowałem wam za bardzo. Ojej, jej, jej. Tinks! Dobra, on leci w dół, a my popatrzymy. O kurwa, idealnie, strona kodeksu oboga. To co to jest? Wyścig, strona kodeksu. Priorytet. Aż trzy strony kodeksu mamy dookoła. Więc w sumie naprawdę opłaci się wszystkie zebrać. Prawdopodobnie jeszcze w tym odcinku zdążymy je zanieść nawet do Leonarda w celu zdekodowania. Dobra, tutaj oczywiście standardowo ziomusie są. Tego chcę zabić. A nawet dwóch naraz. O, proszę bardzo, idealnie. No, kamat mi bro. O, bam! Jak go pociął pięknie. Dobra, standardowe combo z ostrza i assassination. Pięknie, no nie wyszło assassination, ale coś tam mu porobiłem. No chodź, chodź.
O, frajerze. A, dźgnę se tego, coś takiego. Tamten leży gdzieś, tamtego wiecie, odbiłem teraz moim ostrzem do tyłu, a to sobie tego teraz jebnę. Piękne. No dobra, strona kodeksu zdobyta. Bardzo, bardzo, bardzo miło. Gdzie mam kolejne punkty synchronizacyjne? Tutaj. Niedługo już cała Florencja będzie nasza. I to w sumie będzie też bardzo fajna sprawa. Ułatwi nam to poruszanie się i tak dalej, i tak dalej. W przeciwieństwie do Assassin's Creed'a pierwszego, gdzie czasami odnosiłem wrażenie, że nawet synchronizowanie mapy to jest po chuj zbędna rzecz, to w Assassin's Creed 2 jest to tak. To jest naprawdę moim zdaniem, i to już to jest moje zdanie, odkąd tylko wyszedł Assassin 2 i trwa ono do tej pory. Ta gra, progres, jaki tutaj nastąpił pomiędzy pierwszą a drugą częścią, to powinien być wzór dla wszystkich deweloperów gier na świecie. Jeżeli chodzi o to, jak bardzo lepsza ta gra jest od swojej pierwszej części, wszystkie gry, które mają swoje sequele, powinny tak wyglądać. Powinno się mieć wrażenie, że wszyściutko jest ulepszone i trudno sobie było wyobrazić jedynkę bez funkcji, które wprowadzono w dwójce. Naprawdę. To jest epicki sukces Ubisoft Montreal. Szkoda, że od Revelations włącznie, aż razem z trójką, zaczęli iść trochę w złym kierunku i osobiście mi się nie podobało to, co oni z tą grą zrobili. Aczkolwiek czekam teraz na Black Flaga. Black Flaga, który szczerze mówiąc, patrząc po gameplayach, pomimo zmiany klimatu, zapowiada się moim zdaniem bardzo, bardzo podobnie do trójki względem, powiedzmy, takiego ogólnego gameplayu. Chodź tu, kurwa, dopadnę cię. Chodź, nie ma tak. Złodziejstwo będzie, kurwa, ukarane. Zginiesz w 100 krotkach, co ty na to? Przeszukam teraz twoje ciało. O, jak ich zawsze tak wiksuje, jak umierają. Stop that. Assassin's Creed Black Flag nie za bardzo mnie jara to, że w sumie robią walki na morzu jakąś wielką częścią gry, ponieważ tak ma być. Jako że wiecie, gramy piratem, to walki na morzu mają być bardzo częste i w sumie bardzo ważną częścią rozgrywki mają być. Mam nadzieję, że 100 razy bardziej w Assassin's Creed 4 ulepszą motyw zarabiania pieniążków i w ogóle potrzeby posiadania ich, ponieważ absolutnie do niczego się w trójce nie przydają pieniądze, w ogóle nie trzeba ich mieć przez całutką grę, praktycznie zbędne gówno, które tylko zajmuje miejsce w kieszeniach. Naprawdę, ten cały system handlowania różnymi towarami, zbierania ich, kompletowania sobie w ogóle ludzi w tej willi, tak bardzo zbędne, tak bardzo do niczego się tego nie używa, chyba tylko dla samego faktu, wiecie, granie dla grania. Assassin's Creed 3, najgorsza część do tej pory, już Revelations mi się bardziej podobało. Seriously. I w ogóle te teksty, że Assassin's Creed 3 to jest całkiem nowy silnik, że to jest to chuja prawda, nowy silnik, kurwa. Ten sam silnik, tylko że ulepszony pod pewnymi względami, gra się w to identycznie. Co z tego, że inaczej po drzewach biega? Były bardzo fajne na przykład niektóre pomysły w trójce, jak właśnie polowanie na zwierzątka, czy łuk. Polowanie właśnie, to takie najbardziej indiańskie rzeczy, czyli bieganie po drzewach, to było fajnie zrealizowane. Tu się muszę przyznać, skradanie się w krzakach też było spoko. To było piękne. Aczkolwiek bardzo dużo rzeczy niestety mi się nie podobało w Assassin's Creed 3. No dobra, dobra, atakujcie mnie, ziomusie. Dobra, to ja was zaatakuję. Teraz ktoś ataknie. O! Cholera, nie skończyłem. O ty kutwo! No dobra, no chodźcie, cwaniaczki. O! Dam się radę złapać? O! No chodź, chodź! No kurwa, bij go! O, pięknie! A teraz tego na ziemi. O! Idealnie. Ciebie złapię. A, mogę go też przecież wykończyć, jak go trzymam. Najprawdopodobniej. I umierasz. Ta inteligencja niestety w Assassin's Creed 2 za bardzo nie błyszczy, ale trudno się mówi, nie ma gier idealnych, trzeba sobie radzić z tym, co mamy. Ostatnia strona jest tutaj i nawet będzie to w pobliżu Leonarda. A czy ostatnia misja nie jest właśnie u Leonarda? Tak, dokładnie. Okej, to nie będziemy teraz tego zaczynać, tylko zaczniemy to sobie w przyszłym odcinku, a w tej chwili zbierzemy ostatnią stronę kodeksu. Spierdalajmy stąd, zanim ludzie się skapną, że to my wymordowaliśmy wszystkich dookoła. Hehehe, nie. Gościu, który przed chwilą schował miecz, na pewno nie ma z tym nic wspólnego. Ale przynajmniej ma zajebisty strój, nie, Jaćka? No, Jaćka. Tam skacz, Ezio. No dobra, chuj najwyraźniej.
Nie chcesz tam skakać. Szkoda, tam był list gończy, który mógłbyś zerwać. Ale nie, jak nie, to nie. Nie chcesz, żeby cię mniej rozpoznawali, to nie. Wiesz, Ezio, twoja sprawa, w sumie nie mam nic do tego. Nie wiem, czy to w ogóle jest w dwójce wprowadzone, czy może jakoś później, że się z tych, takich tych, kurwa, co... No tym, co przelecieliśmy, kwietnik, czy co to jest, nie wiem, czy to w tej części, czy dopiero w następnej, czy nawet dopiero w Revelations wprowadzili, że można potem skoczyć tak bardziej do przodu niż... że można potem skoczyć bardziej do przodu niż dookoła. No proszę, to było, kurwa, skomplikowane. Że wiecie, jak lecimy na tym, to przytrzymujemy B i on leci do przodu zamiast dookoła czegoś, to wtedy tak jakby wydłuża nasz skok. Tam jest kurier bordziów, z tego co pamiętam, tak się ten przeciwnik zwie, idziemy go zajebać. Albo popchnąć cokolwiek, widzę go tam, pokazuję go nawet. No, cześć, nie dopadniecie mnie, o skurwysyny. Oni taki niefajny układ czasami budują, no wypierdalam stąd, nie chcę tutaj być. Gdzie on zwiał? Kurwa, no przecież go teraz nie znajdziesz. Jejeje, dobra, ustawiają się, chcą mnie dojebać. Albo ich wszystkich, kurwa, zniszczę, albo spierdalam. A, spierdalam, też opcja. O, patrzcie. Tarararara, już nie wiedzą, kim jestem, nie? Chcieli sprawdzić na liście gończym, czy na pewno dobrą osobę gonią. Taki chuj, co mi tutaj zawibrowało w telefonie? Kurwa, boję się. Dum, 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 dum. Dobra, gdzie ja znajdę jakieś miejsce? O, tutaj widzę, gdzie sianko powinno być, dokładnie. Zobaczyłem ptaszki. Widok kontekstowy. No, proszę bardzo. Biegajcie sobie, frajerzy. O Boże. Tak, dokładnie. Udało się nam zwiać profesjonalnie. Wejdziemy sobie tutaj i zakończymy odcinek, ludzie. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić filmu. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, bye bye.